Hej, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tydzień mnie nie było, trzeba sobie przypomnieć, co właśnie tutaj dokładnie robiłem. Cześć Sebastianie. Poza tym, że mam trochę zajechane palce od megamanowania, bo to na pewno będzie stanowić problem. Nie będę kłamał, odbiło się to odrobinę na stanie moich kciuków, mam nadzieję, że nie jakoś specjalnie bardzo. Pamiętam, że ostatnio walczyliśmy z Logariusem i że na tej walce mi nie szło na tyle, że stwierdziłem, że wali mnie to i kończę Sima. Tyle pamiętam. Wierzę, że dzisiaj będzie lepiej, to na pewno. Czy sobie przypomnieć, jak się tam biegło? Czy ja dobrze w ogóle przyszedłem? Mam nadzieję, że dobrze przyszedłem. Wydaje mi się, że tak, że... Czy jakoś tędy szło? Aha. Jestem przekonany, że się tędy szło. Niekoniecznie, że tędy, to prawda, ale to inna sprawa. Tutaj na górę? Chyba tutaj na górę. To ten Mega Man jest człowiekiem minor, right? Tutaj się szło tędy. Czy ja dobrze idę w ogóle? To mnie zastanawia. Nie tędy. Chyba nie tędy też, ale no, wcześniej, znaczy dalej. Trzeba było chyba wejść. Zastanawiam się, czy ja na pewno dobrze idę, TBH. Przede wszystkim, czy tutaj nie było jakiegoś, nie wiem, lepszego skutu albo coś? Czy ja nie poszedłem na przykład jakimś... O, jedno, spadę dostałem. Nie wykluczam, że był jakiś lepszy skut i ja po prostu źle idę. Znaczy źle idę, źle poszedłem, może to lepsze określenie. Szóstka nie jest jakaś specjalnie długa, zresztą większość tych mesowych Mega Manów nie jest jakaś specjalnie długa. Trochę. Ulala. Jestem na dobrej drodze, żeby w ogóle nie wrócić do Logariusa w takim tempie. Grałem w Elden Ringa trochę i teraz mi się wszystkie oczywiście melo standard. A mi tak chciałem może z tej fiolki, ale nie do końca w tym miejscu. A może to rzeczywiście tędy się szło? Wow. To wyglądało niebezpiecznie. Może to tutaj rzeczywiście spadało? No zobaczymy. O. Jestem bity, klepany. To bym musiał tu spaść, musiałbym tu spaść. Aha, ej, szczęka tutaj nie otworzyłem. Otwiera się X-em, nie trójkątem. Rękawice jakieś. Widzicie, opłacało się tu przejść kopią. Ej, kolejna szczęka tutaj nie otworzyłem. Czy mnie tak po prostu nie było, czy coś? Nie wykluczam, że mnie tu po prostu nie było. Bo muszę teraz jakoś bardzo dookoła obejść ewidentnie. Siema Cepik, zapomniałem jak się do Logariusa przez ten tydzień, więc będzie fajnie. Ale przynajmniej skrzynki tutaj zgadniam. Zestaw rycerza. Kto by chciał rycerzy w tych czasach? Rycerze są strasznie pasej w ogóle. Ja sobie... wczoraj to było wczoraj jeszcze? Nie, wczoraj. Przechodziłem sobie o Steam 7. Tak z ciekawości, żeby zerknąć, czy po prostu... jest ze mną tak źle, czy z tą grą jest tak źle. I ewidentnie to ze mną było tak źle wczoraj. Bo szło mi potem poza Steam znacznie lepiej. Cześć pasku. Ktoś mi spadł na głowę. Chyba nie polecę za nim. Pozwolę sobie tego nie robić. Dobra, gdzie ja muszę teraz iść? To mnie zastanawia. Tutaj. Nie, tutaj to ja wyszedłem do tego miejsca, gdzie ja skut miałem. Ishin the Glock Saint, mój ulubiony. Nie no, hold up, gdzie się kurwa wychodziło?
Tutaj dubbingu na górę, znaki zapytania? No, jeżeli tutaj to nie tędy ewidentnie. No, a przynajmniej trochę dam sobie po farmie, żeby mieć więcej fiolek. Kopią. O, nie, szczerze, by the way. Jeden, sześć. I mean, biorąc pod uwagę, że my to robiliśmy, to nie może być to aż taki okropny pomysł. Mam wrażenie, że ja powinienem tam być. A mnie tam nie ma. A czy to rzeczywiście jest ta dabina, kogoś tam wchodziła? Nie jestem pewien, czy się witam, więc najwyżej przywitam się dwa razy. Cześć, bratku. Wolę się przywitać dwa razy niż nie przywitać się wcale. Jedna skrzynka. Tędy może? Znaki zapytania? Chyba tędy, no. Bo kojarzę te wieże. Tutaj się przebiegało tego miejsca. Tu spadało. Tutaj się wywaliłem za nisko. Zna się, czy tu się da uniknąć fall damage. Ale mam wrażenie, że jak to daje, to się wyjebie na śmierć. Nie kłamałem. No bo chciałem spać, czy mogę na tą barierkę spać. I liczyłem, że może to zadziała. Znaczy nie, ja doskonale wiem, co to było. I już wiem, że mój sposób nie zadziała. Po prostu wiem, że ludzie narzekali przy tym podbiegu, że trzeba dostać fall damage, jak się podbiega do Logariusa. I zastanawia się, czy jest możliwe uniknięcie tego poprzez wykorzystanie tych barierek po bokach. Zacząłem robić challenge pierwszym Legacy Collection. I mean, większość z nich nie jest taka zła, część wymaga obeznania z tym. Obeznania z... jak to się nazywa? Wait, hold up. Idę z Usana. Obeznania z danym segmentem, który jest do przejścia. Także rzeczywiście trzeba wziąć, przysiąść nad danym segmentem. Plus. Znaczy konkretnie chodzi mi o dany segment, tak? No bo jak są mega mixy, to wiadomo, nie trzeba znać 6 gier na pamięć, tak? Tylko dane segmenty, które są w danym mixie wykorzystywane. To bardziej o to mi chodziło. No i bossów w większości wypadków da się w miarę łatwo zrobić na złoto. Najgorsze rzeczy do tego typu to są chyba boss rushe na wszystkich bossów, jak leci. Albo jeżeli ci nie wyjdzie, to jesteś o cały boss rush, że tak powiem, plecy. Czy jednak dług? Kurwa, Elden Ring! Więc spędza się dużo czasu na podejściach, o to mi chodzi. Jak to możliwe, że grałem dosłownie, nie wiem, z godzinę w Elden Ringa i już mi się mylą konsolki? Jesus Christ. Przynajmniej nie próbuję skakać. To jest pozytyw. Jeszcze. Ten podbieg jest długi, jezu. Już nawet pomijając to, że się dostaje obrażenia wchodząc, to po prostu podbieg jest długi. Dobra, tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, trzeba było jak najszybciej do niego podbiec. Boże. Nie w tę stronę. Au.
Oddaj to HP-ko. Nope. Trzymam się tej rady, którą mi zaproponowano, żeby... O Boże. To jestem w bardzo położeniu. Względem... Jezu, dajcie mi! Dobra, wyknę. Dobra, to mi będzie zadawać obrażenia, bo jestem za blisko. Jestem za blisko. A? Czy on będzie chciał użyć? Nope. Ja nie zaproponowane mi było, żeby rolować to w lewo. Jako tako. O Jezu. To dłużej zdaje. I długo trwa. Stoi strasznie blisko krawędzi, mi się to nie podoba. O Jezu. Dajcie mi łyknąć rzecz. Ajdo! A mi się zaatakować pewnie nie, co? Op. Dobra, Viseral? Okej, okay. Zaszło. Najwyraźniej wspomnienie o achievementach nie przywołuje. Nice! Siema! Jeżeli dobrze pamiętam, jak on się buje, to go parować nie można, ale nie jestem... Jedno. Też czuję, że będzie bardzo intensywnie biegany teraz. Jak długo ten atak trwa? Ja rozumiem, że ktoś się naoglądał Gilgamesza z Fate, ale... Jesus Christ. O! Oczywiście, że zjebałem. Jezu! Nienawidzę samego siebie. O, dobra, weszło. Chciałbym, żeby to gówno przestało... ...trać. No Jezu! Aż mnie to... ...wkurwia! O, dobra. On jest bardzo łatwy do parowania, tylko jest tak łatwo być wybitym z parowania. Albo nie zdążyć! Jezu, kurwa mać! Jestem zły. Okienka na Viserale są straszliwie krótkie. Za krótkie. Nie wiem, już bardzo często mi się zdarzało, że wykonałem parry i nie byłem w stanie go wykorzystać, bo... Well, parry jest zasięgowe. Albo wykonałem parry, ale dostałem czymś i nie zdążę się tylko wyrwać. Zwłaszcza to drugi mnie zawsze frustruje, bo viserale mają tą właściwość, że leczą za pełne pomarańczowe HP. I wtedy, kiedy kiedy taka riposta nie wejdzie, bo dostajesz atakiem, który się na ćwierć sekundy za długo zestunował, to jest po prostu frustracja. Bo mam wrażenie, że to jest kompletnie sprzeczny design, tak jakby ze sobą. Nie wiem, tak jakby... Wbudowano mechanikę blokowania ataków, gdzie jednocześnie jak zablokujesz atak, to potem jesteś wytrącany z równowagi. Jeżeli ktoś atakuje jakimś kombem, to wchodzi kolejny, który cię zabija.
Jakby wiem, że to nie do końca to samo, ale mam trochę takie odczucie. I wiem, że to też po części jest moja wina, bo wystarczy nauczyć się lepiej timingować pery. Chociaż niekoniecznie w takich sytuacjach jak tutaj, gdzie na przykład Logariusz może stać mieczami przez 70 godzin. Nie, ten atak trwał w minutę lekko. I wydaje mi się, że przynajmniej ja zostałem wytrącony z możliwości spadowania tym, że akurat miesz sobie do mnie leciał. Wyzwania zjazd kontynuowane. Cześć Loga. A mi póki to jest wyzwanie, jak się nie stosować na grze i już je przegrałem. A z tym po 15 minut. Gdzie są moje echa? Ale moje echa? Wiem, że nie ma ich dużo, ale i tak bym nie pogadził. Nie jestem pewien, czy mogę coś w takiej sytuacji. A propos. Mam za mało fiolek, nie chce mi się farmić fiolek. Mechanika fiolek jest najgorszym designem od czasów Bed of Chaos. O, chcesz się uczyć bossa i iść po farmi sobie, o. A nie, przepraszam, czekajcie, pozwólcie, że zacytuję prawdziwych fanów Bloodborne'a. Jeżeli nie masz fiolek, to znaczy, że to jest kill issue i musisz git gutnąć. I swear to god, to jest jedno z najbardziej elitystycznych community, które widziałem. Znaczy, żeby nie było, ja nie przeczę, że będąc dobrym graczem nie będzie się zużywać fiolek, ale... Nie do końca mam jak się nauczyć walczyć z bossami bez nich. A przerywanie nauki... tym, że muszę iść sobie pofarmić. Demarch 3 giga. Brzmi mało jak na obecne standardy. Cytując moją mamę z kiedyś, żeby nauczyć się jeździć po Warszawie, musisz nauczyć się jeździć po Warszawie. Coś się zabiło. Hollow Knight ma 7,5. I mean, argumentując z drugą stronę, Starfield ma 120, a ma mieć podobno 1000 planet. Macie inżynier, witam. Miałem możliwość go wzięcia i wypostowania chyba. Jezu! Tak? Staram się nie używać fiolek, bo wiem, że mam ich mało. I wolałbym się najpierw nauczyć jakiegoś sensownego unikania ataków. 10 dni temu robiłem sobie patentkę w D3. Jeżeli nie grałeś jakoś w koopie ze znajomymi, to gratuluję wytrwałości. Bo pamiętam
jak bardzo intensywnie ja się męczyłem z farmieniem itemów covenantowych. Nie, znamy grających w solce. Nie powiem tego samego, bo przynajmniej dwie osoby, które się tutaj na czacie grają w solce i mogłyby mi dalszego pomagać. Znaczy też Shin zwróci uwagę na to, że tekstury to tektury, niezależnie od tego, czy są realistyczne, czy ręcznie rysowane, to wciąż, jeżeli są w jakiejś rozdzielczości, to swoje zajmują. To wcale nie musi być tak, że gry... Serio? Wiecie co, właśnie nie robicie, po prostu. Zostałem trochę zmanowany, nie powiem. Pierwszy raz mi się zdarzyło chyba, że zostałem zrzucony z tej daminy. Odkąd tutaj biegam. Teoretycznie podniosłem tego jakiegoś itemka do dusz. Znaczy do ech. Więc jeżeli by mi bardzo zależało, to mógłbym się wrócić, kupić parę fiolek, chociaż też już niestety jestem w tym momencie, gdzie one chyba jakoś po 1000 kosztują. Jak już mówimy o grafikach, dobra, mogę sigmać. Demogo Sigma ma 3,5 giga, gdzie no teoretycznie też nie oszukujmy się, nie jest to, powiedzmy, gra, która jest super. Inaczej, nie powiedziałbym, że tekstury w niej mogą być jakieś ogromne, o tak powiem. Cześć Sylwia. Ja szczerze mówiąc aż tak nie patrzę na to, ile coś miejsca zajmuje. O ile nie są to jakieś wartości rzędu 200 plus giga, tak? Bo wiadomo, że wtedy to jest zupełnie inna sprawa. I Ghosty to też trochę dla mnie przykład na to, że samo to, że tekstury są w HD dużo robi, biorąc pod uwagę, że Ghostlick na DS-ie wiadomo zajmował odpowiednio mniej, bo ograniczenia DS-owe. Więc ewidentnie sam upscaling tekstur musiał sporo zrobić. Pomijając tą część, której wiadomo portowanie na PC to też swoje waży, że tak tojmy. Muszę się nauczyć unikać tych czaszek. Teraz to jest tak, że tekstury w jakimś tam stopniu są dzielone, tak? Więc powiedzmy właśnie, tak jak mówisz, takie demo może zawierać sporą część tekstur, które w grze już są. Tak w porównaniu. Dobrze. Zastanawiam się, czy po prostu nie biegać z zablokowaną kamerą przez to, jak ten głupi atak działa. Byłem pewien, że jeszcze tę berwę. Na trzy hity mogę mu wcisnąć, potem dodżować. Sorry, stołek zniszczył. Chyba tutaj to co najwyżej jeden mu wcisnę, bo jestem za daleko. Jezu, to jest tak frustrująca część tej walki. A tutaj to akurat Kiliszu wystąpił bardzo dużo. Że to jest... Dobra, jest okej, jest okej. Daj się zlokować, pys. Dobra. W lewo. Pamiętaj, żeby w lewo. A, kurde. Nice. Boże, na tu. Dobra. Do przodu. Raz, dwa, trzy. O, i to jest to, o czym wcześniej mówiłem, że takie biserale są fajne o tyle, że
one nas leczą. Dobra, tutaj mu wchodzi atak od tyłu, tutaj też wchodzi visceral. I mogę chyba łyknąć fiolkę teraz. I próbować. Au. A, to był ciekawy atak. Oho. Okej, chyba wiem, w czym był mój problem. Chyba już wiem, w czym był mój problem przy pierwszym podejściu. Bo te miecze się niszczy. I dlatego ten atak tyle trwał. Okej, już pamiętam. To była moja wina. O Boże. A to pomieszczenie mieczy. Oda. To nie przydało tego ataku? Czy ten miecz był utkwiony? Oj, zjebałem. Zjebałem. To też zjebałem. Boże, jestem w wypożeniu. Proszę. A? Ta faza jest dla mnie przyjemniejsza w odbiorze, już tak to ujmę, niż ta pierwsza. No. Nope. Oj. Głównie dlatego, że te ataki czaszkami są po prostu frustrujące. No, nope. To był zły timing. To był zły timing. To był dobry timing. Dobra. To był zły timing. To był zły timing. Źle stoję. Nie podałem się mi, jak nie stoję. Nie zdążę. No. Jeżeli umrę, to jestem idiotą. Mało pocisków, ale damy radę raczej. Muszę go do siebie ściągnąć, żeby mu zniszczyć ten miecz! Zajebany! Dobra. Miecz zniszczony, fiolka łyknięta. Zły timing. Logario spadnie. Łatwo. Cofałem otrzymano Logarius. Męczennik. Korona iluzji. Odpalę sobie lampkę. Mówię, ta druga faza jest dla mnie dużo przyjemniejsza niż pierwsza. Więc cieszę się, że ona wchodzi gdzieś tam już na 2/3 HP. Z tą koroną chyba był taki myk, że ją się zakładało. Tutaj można było przejść dalej. Well, to jedna wielka cholerna iluzja, nie powiem. Domyślam się, że ta korona nie jest jakaś super dobra jako pancerz, ale ten... Ale jako tako też się przyda. Cześć, Tate. Dobra, tutaj chyba po schodach biegniemy. Yes. But here lieth our throne. Oh, lampa. Kneel afore us. Or get thee gone. Czy jestem motka kręknięcia? A nie można taki kręknąć, po prostu kliknąć. Dobrze. Jak się czujemy? Całkiem dobrze. Powiem szczerze, nie czułem się wczoraj kompletnie na spanie godziny.
Nie wiem, z czego to wynika. Ale wieczorem się kładę, to nie było jakieś takie zmęczenia. Królowa Wajblodów, zaprzysiężona przeciwniczka kościoła. A co, jeżeli kościół jest zły, takich w 3/4 japońskich gier? Fajnie będzie. Mental też mam już miałem zdecydowany do tego stopnia, że zdążyłem wczoraj nawet przejść Mega Mana 7, bo im okurwienie na niego na Steamie wielmożnie. Ósemki i dziewiątki wciąż nie zamierzam tykać, to jest kind of problematyczne, bo wiem, że istnieje świat, w którym przynajmniej w ósemkach chłopaki by się chcieli pościgać. Ale jednocześnie, z mojej strony to nie wchodzi w zachubę. Musiałbym tego przejść ze 20 razy, żeby się przyzwyczaić do tego, jak się w nią gra. W ogóle z zabawnych rzeczy oglądałem wyścig z Mega Mana 7 z Wilgiuszem. I nawet Wilgiusz mówił, że nie, on się w Mega Man Base nie ściga. Nie mamy wateków, okej. Czyli zgaduję, że on nie jest tylko Covenant. Dobra, nie będę przed tobą klękał, nie ma tak. Ale mamy lampę, więc jest okej. Wracamy do Hunter Zim. Wydaje mi się, że teraz mogę jedyne co to albo najlepsze rzeczy w grze, czyli jak to cholerstwo się nazywało? Brakuje mi słowa. Pomocy, brakuje mi słowa. Trali w dungeony? Albo musiałbym już dalej z fabułą. Znaczy z fabułą. Tam, gdzie powinienem iść efektywnie. Właśnie, jedna rzecz, którą chciałem sprawdzić. To będzie mieć Kai w sumie. Ale ona Arkane wymaga. Dungeony? Oj, tak. Bronie, które dostaje się w Kainhurst, bodajże mają dobre skalowanie z Arkane, w której ja punktów nie daję. I w dodatku kosztują od zarobu, więc raczej nie wchodzi mi w to w rachubę, nawet jak bym chciał. Czyli co, zgaduję, że na razie, jeżeli chodzi o bronie skalujące z Dexa, to najlepsze, do czego mam dostęp, to Tethered Cain i Blade of Mercy. I chyba zostanę przy Tethered Cainie po prostu. Znaczy, przy Blade of Mercy. Tethered Cain, najgorzej. Mógłbym jakiś inny pistolet kupić, ale nie jestem pewien, czy to ma sens w momencie, kiedy używam go tylko do parowania. Evelyn. Kojarzy mi się z Evelyn. Wiem, że da się robić buildy pod Ark. Znaczy pod Arkane, pod Blood Tinge, które wykorzystują pistolet do zadawania obrażeń, ale to zdecydowanie nie dla mnie. Możemy kupić sobie zestaw Kainhurst, ale chyba sobie odpuszczę. Czego sobie za to nie odpuszczę, to kupienia fiolek. Planuję robić tak, że to co mam, to co mogę, to wydaję na poziomy, to co mi zostaje, to po prostu kupuję. Przedmioty. Czy Hunter's Guard nie jest lepszy niż to, co obecnie noszę? Chyba nie. Czy setka z coina jest najlepszym pancerzem w grze przez większość czasu? Czy mi się wydaje? Nie licząc oczywiście odporności na konkretne magie. Bo tak to trochę wygląda. Przypomniałem sobie, że double kill istnieje, nice. Te. No,
Replace the Awaken, Unseen Headstone, Frontier Headstone. Makeshift Altar. Shazir Dual Root Chalice. Nie mam. O mój Boże, ja jak nie mam. Zobaczę, o co chodzi z tymi dungeonami, I guess. To jest nie zaszkodzi. Znaczy, powiem tak, ja słyszałem o nich dużo niedobrego. Ale jednocześnie nigdy się do nich. Nigdy do nich nie podchodziłem. Więc zobaczymy sobie, z czym to się. Nie no, jeżeli dają graczom mechanikę, to nie można jej wykorzystywać, bo jest zbyt casualowa. Prawda Elden Ringu? Żeby nie było śmieszkuje w tej chwili, proszę mnie nie bić. Po prostu zawsze się nabijam z tego, że ludzie mówią, jak to w Elden Ringu, jeżeli się używa summonów, to jest się absolutnym turboskrabym casualem i nie przeszedłeś wtedy gry. A mam wrażenie, że sporo bossów jest. Czym są kurwa te lampy? Czy ja właśnie pokonałem Dragon Slayer Armora? Czy te chalice internetowe wymagają połączenia z internetem rzeczywiście? Znaczy w sumie... Mam wrażenie, że sam odpowiedziałem sobie na pytanie, zadając je w bardzo mądry, inteligentny sposób. I proszę mnie nie bulować o to. Ani za to. Powinien się tego spodziewać. A bo, czy te czuły się składają. Zgaduję, że ten dungeon może być na niższy poziom niż szósta przewiduje. To jest woda. Myślałem, że to będzie trucizna. Boże. To miejsce wygląda, jakby było zalane trucizną, a nie jest. Halo, panie Miyazaki. Co to za trujące bagna bez trucizny? Komandera skurwysyna. Nie wiem, ja właśnie jestem zawsze zdziwiony o tyle, że nie miałem problemu z Nialem nigdy, jakiś wielki. A widziałem, że on notorycznie jest uznawany za problematycznego bossa i miałem takie... Wait a minute. Hold up. Czemu? A, oni się na dwa hity składają. Oni na hita i chyba więcej na dole już mieć nie będę. I bicho okaże się, że jak przejdę Charlie's Dungeon, to będę miał nagle milion fiolek. Czaję, czaję. Co, nie lubisz ganków? O Boże, moja perspektywa. O mój Boże. Mam nadzieję, że to nie działa, jak czerwone szkielety skasowani, bo będzie mi smutno i przykro. Błagam, powiedz, że to nie działa, jak czerwone szkielety skasowani. Wolałbym, żeby tak nie było. Wolałbym też nie być rzucany za chwilę z każdej strony. Oj, o Jezu. Ganki! Ulala. O, słowo Poison. Nic MMA. Dobrze, że miałem antidotum akurat wyposażone. To nie muszę menusować. Chyba jego zdejmę. Albo i nie zdejmę. Holy fuck. Okej, dobra. Taki damage to ja rozumiem.
O, bajka. Ciągnę bajka. Unlocked. Nie wiem co, ale coś odblokowałem. Zobacz, ja gram w Elden Ringa? O, sobie włączyłem Elden Ringa tak naprawdę. Znaczy oczywiście śmieszkuję, żeby nie było, ale to bardzo wygląda jak jakiś protoplasta tych katakumb z Elden Ringa. Czy tu na dół jakbym spadł? Raczej bym przeżył. To wygląda jakbym mógł tu przeżyć. Ale nie wiem czy chcę. Nie, tego nie zrobię. To zrobię. Okej, najwyraźniej tak spadnę. Rozumiem. Rozumiem aluzję. O, no, no, no. Kolego. Okej, oni są słabi tutaj. Mam wrażenie, że ci, którzy pojawiają się po Bloodstained Beastie są dużo silniejsi. I pewnie mówiąc to nie skłamałbym jakoś bardzo. Czy ja właśnie się wróciłem? Chyba tak. Chyba, że to jeszcze jakieś nowe miejsce. Zobaczę w takim razie tutaj stan dalej. Czy to jest w ogóle proceduralnie generowane, czy to... Bo jak gdzieś zasłyszałem, że to jest proceduralnie generowane i ja od tej pory to powtarzam. Ale możliwe, że ploty głupoty. Cześć, szczurasku. Na szczurak World Blade of Mercy jest takie sobie, bo jest krótkie, małe i w ogóle. Hunter z akcent tutaj bym je zabił wszystkie na raz, mam wrażenie. Ale to tylko... Nie wiem, bardzo fanboyuję Hunter z akcent w tej grze. Czyli mówicie, że kamienne tabliczki są podzielone dzisiaj? To nie ma przejścia najwyraźniej. Czyli przedem tylko szczury zabić? Doskonale. Chyba, że ślepy jestem, ale... Nie chcę zakładać bycia ślepym. Bo... To by źle świadczyło o moich możliwościach przejścia tej gry. To na górze strzela, czyli chyba tędy muszę wrócić po prostu, bo z drugiej strony też nic nie ma. Z góry spadłem. Wracajmy. Generalnie procedurowane. Nice, nice, nice. Very nice. Wskazuję, że to nie jest to jedna z tych drzwi, które się otworzyły? A może i to? Najbardziej niepokoi mnie to, że wiem, że... Au. 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 Ale to było szybkie. Najbardziej niepokoi mnie to, że wiem, że przynajmniej w jednym miejscu bossem jest coś, co nazywa się podobnie do Bastard Beasta i trochę mnie to niepokoi. Ja nie chciałbym się wziąć za Chase Dungeon też dlatego, że wiem, że jest achievement za zrobienie ostatniego z nich. I mogę być łasą kurwą na achievementy. O, łasa kurwa XDDDDDDDD. Defal, kiedy chcę pijać max AP do 50%. No i to standardowy Dark Souls 2 experience. Ale ja kurwa jestem śmieszny.
Daj, ja nie mam założonego tego. Pistoletu. Skillisha? Czego się da? Ciekawe, czego się da w ogóle. Chyba nie? Albo bardzo zły timing był? Możliwe, że bardzo zły timing. Uda. Pojechać na safe-olkę. No właśnie, on to robi. Nie powinienem tak podchodzić. Krótkie bronie Bloodborne, nie mam wrażenia, że czatem bardziej przeszkadzają niż pomagają. Tak jak Blade of Mercy. O mój Boże. Teraz to ja już nie wiem, czy ja mam zły timing, czy... Czy jego po prostu się nie da? Nie no, odnoszę wrażenie, że po prostu się nie da. Kurde, chciałbym znaleźć jakąś bardziej katanę, szczerze mówiąc, niż to, co mam. Sprawdzałem to, co mi się wydawało, grupka tam po spektrum analizowała lochyki i ich w przybytku. A? That's some spice? A to mi pewnie windę przewoła. Layer 2. Czy między layerami można się teleportować? Mam nadzieję. Gdzie jest folder z grami Steam? Najłatwiej powiedziałbym... Czy masz jakąś grę zainstalowaną? Jeżeli tak, to powiedziałbym, żebyś wzięła... Żebyś wzięła sobie jakąś grę prawym na nią... właściwości, zainstalowane pliki i tam przeglądaj. Wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób na to, żeby to zrobić. Powiedzcie mi proszę, bo nie wytrzymię dzisiaj. Bo ewidentnie Blade of Mercy nie jest bronią dla mnie. Czy jest w tej grze... Ja mam Rated Palasza? Jezu. Jak go znalazłem? Możliwe. Chcę... A ja tego w ogóle nie mogę wyekipować, dopóki nie ma statystyk. Jezu. On wymaga 10 Blood Cringe'a. Nie chcę dodać statystyk z broni. Kurde, czemu w ogóle się tego nie da założyć? To mnie zastanawia. Chciałem zobaczyć, jak to działa, żeby chociaż mieć pojęcie, czy opłaca mi się inwestować punkty w to, żeby móc potem z tym chodzić. A widzę, że nawet tak nie mogę stracić. Głupie. Głupie. Głupie! Zastanawiam się po prostu, czy jest jakaś inna broń pod skilla, którą mógłbym chcieć używać. Domyślam się, że o, weź sobie Ludwig's Holy Blade, to, ale on jest quality bardziej niż Dex i nie ma siły na niego. I to bardziej niż nie miałem siły na Mega Many. Potrzebowałbym 7 siły dodatkowo, żeby go założyć. Widziałem, że jest Chicago, ale ono chyba dużo lepiej skaluje z tego. Z Arcane niż ze skilla. Więc to też odpada. Jest Dreaded Cain, który nie porywał mnie obrażeniami. Może coś się zmieniło w tym czasie. Jest Southpaw, z którego mogę cały czas korzystać. Dobra, czy ja... Ja chyba nie przychodzę stąd. Nie no, nie mogłem przychodzić stąd. Right? To jest zamknięte przez urządzenie, czyli pewnie tutaj będę musiał wrócić koniec końców. Słyszę, że ktoś tu chodzi, pewnie na górze. Jednocześnie zastanawiam się, bo tutaj jest coś wejpowane.
A, tylko wajpowane, nic więcej. Gdzieś coś tu biega, niepokoi mnie to. A Jezu. Ej, o Jezu, skąd ty się tu wziąłeś? Lol. Kompletnie przypadkowo atakowałem tego drugiego przeciwnika. Dobra, przeszedłem tu z dołu i mogę iść w dwie strony. Ktoś... Jest dużo ich tu. Tak znikąd się pojawiających. Nice. Lubię tak. Zgaduję, że tu się da spaść, ale pożałuję, jeżeli to zrobię. Wniosek jest prosty, nie robimy tego. Mam też wrażenie, że jestem w czasie, który był przewidziany na jakieś paręnaście poziomów niżej. I pewnie miałbym rację. Cześć, Oxide. Zimne bezalko. Po co? Po co pić piwo jak bezalko? Nie, mówcie to chcecie, nie jestem wielkim wiatrakiem Blade of Mercy póki co. Jakby podoba mi się to, ile one mogą zadawać, ale jednocześnie mam wrażenie, że... Soulsy często nie są grą, w której da się to wykorzystać. Soulsy, Bloodborne, wiecie co mam na myśli. Rację nie mam tego. O mój Boże, chłopak się robuje. O lala. Ja umrę. Czemu chłopie taki szybki? Nie wiem, co mam mu powiedzieć teraz. Najlepsze jest to, że ja się na niego zlokować nie mogłem. Jezu, ja umrę. Jezu, chłopak pierdoliło. What the fuck? O chuj mu chodzi. Otwieraj. Jak już mówiłem, odpaliliśmy Elden Ringa. Tak naprawdę nie było dobra, przepraszam was, że mylę. Zaraz zrobię wykrzyknik Sedgamę. Coś czuję? Nie, no śmieszkuję oczywiście, żeby nie było. Jak się stąd wychodzi, to jest dobrze pytanie. Piętro niżej? Nie, tak, nie wiem. Jeszcze piętro niżej? Nie, na pewno nie. Czy to jedno z tych miejsc, gdzie ludzie wchodzą, ale nie wychodzą? To jestem dzisiaj lekko niedogrzany. Old cheap. What? Excuse me? Kółeczka to były wczoraj, jak Telik przechodził bardzo łatwą grę. O, siema. Siema, kolego. Nie wchodzę do żadnego worka na kartofle. Ritual Blood 2.
Kroki? Szady. Jezu, oni te szady jeszcze dobrą. To rzeczywiście musi być lokacja niższy poziom. I tym bardziej niepokoją mnie te wcześniej, jak ten rolujący skurwiel. Wtedy. Bo... Okej. Okay. Czekajcie. Ta dwójka jest trochę spoko, akurat. Ja akurat je będę miał jak zwykle po streamie, o której by się nie skończył. Dobra. Najgorsze jest to, że ja już widziałem dzisiaj przejście dalej. Tą zamkniętą bramę. I to jest strasznie frustrujące, kiedy mam coś takiego i jednocześnie nie pamiętam, gdzie to było. Bo to bardzo źle świadczy o mojej pamięci. Chyba to. Znowu do... O mój Boże, nie! To jest kurwa! Aman! Nie bądźcie tacy! Jakbym chciał odpalać się DLC do DS2, to bym odpalił DS2. I Before Shin zaraz się odpali o DS2. Tak, kurwa, zapominam, że biorę te Blade of Mercy. Ich się rzeczywiście nie da spadować, I swear to God. Albo jestem dzisiaj absolutnie chujowy w timingi, nie wiem, jedno z dwojga. Nie podoba mi się też, że nie widzę otoczenia. Potrzebuję wiedzieć otoczenie. Dobra, to akurat był chujowy timing. To nie był aż tak chujowy timing. To nie jestem pewien, więc chyba przestanę po prostu próbować. Nie wiem, to kompletnie nie wygląda jak przeciwnicy, których nie powinno się dać ripostować. Więc nie wiem, o co chodzi. Przynajmniej jeden z tych ataków powinien mnie trafić. On jeszcze, że... What? A, dobra, widzę. Okej. Fajny numer. Okej, ten mi dużo zadaje akurat, więc muszę uważać. Może jego się da spadować. Nie wiem. Mał? Ewidentnie miałem bardzo chujowy timing. Dostałem tumer do Chalice. Jeżeli dobrze rozumiem, to jest... kielich... do kolejnych Chalice Dungeonów, czy coś? Ten deseń? Co to jest w sumie? Się zastanawiam, skoro tam lampę mieliśmy. Winda. To podejrzewam, że Sevik więcej by wiedział, o co chodzi. Tak widzę, że jest layer trzeci. Boże, jak długie są te dungeony. To mnie zastanawia. Okej, z tego co widzę, to mam jeszcze tego. Mam jeszcze jednego bossa do pobicia. Nie mam poziomów do wydania, mam fiolki, więc mogę chyba wracać. Jezu, patrzcie tutaj na listę kielichów i jest ich tak dużo, że aż się boję.
Before Chalice'ów jest więcej niż lokacji w grze. Tak nieironicznie. Nie jestem pewien, jakbym się z tym czuł. Zgaduję, że tutaj jest to właściwe przejście. Yep. Tutaj jest... Damon. Nie chciałem go przywoływać. O, no nic. W ogóle nie wiem, czy to za pokonanie tego. Za pokonanie Logariusa i otworzenie przejścia dostałem tyle insightu, czy tutaj za bossów też się dostaje? Bo tak patrzę, że mam 24, gdzie kojarzę, o Boże. Tego przeciwnika kojarzę z tego. Z Bergen Wealth. Jest to niewytrzymały zadam. Mam też wrażenie, że kamera będzie mnie tutaj dość mocno ciulała. Fajnie w sumie, że ten, że nawet w takich czarnych dungeonach są samony. Arcane Haste, czymkolwiek by to nie było. Jest dźwignia. Nie wiem do czego, ale dźwignia. To jest lampo, to wezmę sobie, zaciukam. Nie zgadnę. To jest jakiś wielki przeciwnik, nie podoba mi się to. Bajo! Jeszcze nie wiem, co mi to dało, ale bajo, okej, okay, czyli to mi sporo zawalczego windę zdało. Rozumiem. To miałem hejcić, tak, mieszkowałem, że haha, ganki, haha, bo wiecie, jak w DS2, pewnie Shin by tak powiedział, haha. Wróciłem do pierwszego Quake'a. Boże, teraz jak to myślę, to nie grałem nigdy jakoś w te stare FPS-y. Musiałbym bardzo poważnie... Czy ja właśnie wszedłem na górę, gdzie nie ma dosłownie nic? Czy nie patrzyłem po prostu na boki? Pewnie nie patrzyłem na boki. Mam prośbę, powiedzcie mi, czy to tylko u mnie. Wolę się upewnić. Chyba, że tutaj da się jakoś spać gdzieś, ale nie widzę tego. Czy to tylko u mnie, czy u was też widać kurczę w tej chwili na ekranie? Bo nie chciałbym, żeby zaszła jakaś dziwna spadka. Okej, okej, okej. I to ewidentnie nie widzę. A nie, wiedzą. Nie, to nie są te. Myślałem, że to jakieś schody są. To po cholerę się tu wjeżdża na górę. Biorąc pod uwagę, że jest cała wielka... Może nie powiem, że jakaś super wielka, ale... Okej, nieważne tutaj jeszcze. Okej, jestem ślepy. Niech jedno wiem. Księga. Księgam, która się okaże się mimikiem, chociaż z tego kojarzę to... W Bloodborne mimików nie ma. W ogóle też gdzieś czytałem, że Chalice Dungeony to miejsce, w którym można zgarnąć najlepsze upgrade'y. Do broni, w sensie te gemstone'y, które podbijają statystyki bronią. I w sumie mnie to dość mocno zaciekawiło, że ukryli to za czymś takim, co jest powiedzmy pseudo... poboczne to może źle, złe słowo. Nie jestem pewien, jak to ładnie mówić. Fiolki. O. Czyli przedtem tej dosłownie tylko fiolki jej. Ale takie bardzo mocno wyzwane spoza świata gry, o tak powiem. To brzmi jak mój umierający NPC. To zdecydowanie był mój umierający NPC. Czeka mi Olek. No wiecie co?
Przypomnę sobie, że w tej grze istnieje pochodnia, a potem jak tylko spróbuję kogoś spadować, to będę się dziwił, że nic nie zabiłem. To jest standardowy mój ruch, uwierzcie mi. Nie zdarzyło mi się to raz ani dwa, tylko znacznie więcej. Aż to jest do otworzenia? Tak. Ale fajnie było tak móc podpalić tej ziemię pochodnią. Okej, widzę na gdzie wyszedłem chyba. To za mną biegną, prawda? Nie? Interesujące. To brzmi jakby za mną biegli. Interesujący nóż, okej. Jedna najważniejsza rzecz na jednego bossa w tej grze już zgarnięta. Potrzebuje jeszcze tylko paręnaście. Nie, wcale nie zamierzałem go utylizować ani trochę. Nie, wydaje wam się. Ja nic nie wiem. Nie no, jeszcze nie wiem, czy to będę robił. Cześć, armaty? Czułem się, że... O Boże. Boję się, że ktoś mógłby mnie tak postrzelić. Wolałbym, żeby tak się nie działo. Shin wychodzi, co ich wraca? Przypadek? O, co ja mówiłem? Ja wiedziałem, że tak będzie. Nie no, ja śmieszkuję, żeby nie było. Jezu, zapominam, że Blade of Mercy ma tak popierdolony moveset. Popierdolony w sensie, że... Z tego co kojarzę, Blade of Mercy ma ruchy po dodge'ach, dashach, etc. I to jest coś, o czym notorycznie zapominam. Tak samo jak zapominam Transformation, tak jak o tym nie rozmawiamy. Się pocisków, wow, tego mi na jakiś czas nie zabraknie. Dobra, pytanie, gdzie ja teraz powinienem być? To jest... Rzeszka mnie zastanawia. Im większa, bardziej otwarta przestrzeń, tym bardziej się gubię. Not gonna lie. Nie ma szopę. Pełna. Au. Nie to co ja. Au. Pełka? Dobra. To trochę wygląda, jakby ci przeciwnicy mieli wysoką punktową odporność na... obrażenia, ale niekoniecznie wysoko ogólnie, więc silne ciosy wchodzą za znacznie więcej. Co chciałbym wykorzystywać? Nawet jeżeli Blade of Mercy nie jest idealną bronią do tego. Dobra. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? Przemilczę to. Dla własnego zdrowia mentalnego przemilczę to. Bo to był prawdziwy przykład gamingu. Okej, okay, tu coś jest. Może tędy? Proszę tędy? Powiedzcie już tędy? To chyba tędy, bo jest ta drabinka. No i tutaj drzwi... Let's go. Oddajcie mój pistolet. Uuuu.
Wielkie wrota, spółki. O-o. Okej, rozumiem. Jeszcze powiedzcie, że on działa jak melter. Okej, nie działa jak smelter. Póki co działa bardziej jak ta, jak ona miała. Jezu. Nie wytrzymię ze sobą, ze swoją pamięcią. Boss to jest jeden. Pajęczyca. Aż on jest wolny jak na standardy Bloodborne'owe. Zatwa nie potrzebuje tego, że tak mówię. Quailak, tak, tak, tak. O, pamiętaj, to mówiłem? Okej, okay, muszę szybciej trochę to robić. A, on mi gdzieś odskoczył. Nice. Nie na zasięgu, na tym straszliwie nie na zasięgu. A heavy ataki mi dużo straszliwie, dużo staminy przy okazji. Czy to dlatego, że nie inwestuje w staminę? Może być. Przysięgam, czuję się w tej walce, jakby local mi tylko przeszkadzał. On wybuchł. O Jezu! To ma większy zasięg niż myślałem. Aaaa, Jezu, to był moment, żeby go atakować. A może w prawo powinienem go używać? Nie, chyba też nie. A, bał, nawet. Sensor to Medu Chalice, Fire Blood Gemstone 3, Bloodstone Shield. I z tego co patrzyłem, to jest koniec tego Chalice'a. Więc możemy sobie wrócić. I co gorsza, chcę wam powiedzieć, że tak tej na wiki to gra minęli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 26 takich Chalice'ów. To oznacza, że jeżeli chciałbym je zajść wszystkie, to chwilę bym sobie posiedział. Chwilę. Dwadzieścia sześć, o co chodzi? I że bo zabawnie one mają własnych bossów, więc to też nie jest jakoś tak, powiedzmy, że idę sobie i biję się cały czas z jakimiś podróbkami przeciwników czy coś. Chociaż też z tego co patrzę, to ten, to kolejny czaj na przykład widzę, że... ma powtórki bossów, więc ewidentnie bym was okłamał. To mało.
Dobrze mówię? A może głupoty potem? A nie, przepraszam. Głupoty plotę. Okej, dobra. Już przy okazji wyczytałem sobie trochę więcej odchodzi. Bo są... Jest rozróżnienie na dungeony i root dungeony. I z tego co rozumiem, to root się randomizują. I dlatego jest ich aż tyle też. A jeżeli bym nie używał root czaliców, to mógłbym... O Boże, nie mogę zejść, bo nie mam Ritual Bloodów. Yep. Nie, dobrze. Niby mogę sobie kupić Ritual Bloody, ale... Ech. Anyway. Wydaje mi się, że po prostu już wrócimy sobie tam, gdzie powinniśmy być. Bo teraz, Stevik, proszę popraw mnie, jeżeli się mylę. Wydaje mi się, że teraz już nie mogę iść dosłownie nigdzie indziej niż do Yharghul. Jeżeli Nightmare Frontier mam zamknięty. A w Kainhurst byłem. Nie liczę DLC-ków oczywiście, tak? Bo DLC-ki pewnie będę zostawiał przed ostatnim bossem. Żeby były. No to tak, no to ja Hargul. O mój Boże, ja Hargul. Nie jestem wielkim wiatrakiem, ja Hargul. Nie będę kłamał. Bo też tego co widziałem, Nightmare Frontier chyba jest dostępny z lokacji po ja Hargul. Jeżeli niczego nie najebałem, to coś jest. Chcę to. O, czanki. Nice. Chyba wchodzimy w ten moment, kiedy czanki zaczynają się pojawiać. Ja mam dwie bronie. Żeby nie zajebać się w akcji, jak będę próbował kogoś parować albo coś. Żadne chamie hardgul. O, nie, 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 spierdalaj. Ty do nikogo nie strzelasz. A? Przekaz miałem dużo. Ach, zostawiają, więc jest ok. Będzie na fiolki. A wiem, że będę ich trochę zużywał. Tu jest bodaj skrócik do dalszej, dużo dalszej części lokacji. Nie wiem, czy to nie jest skrót prowadzący bezpośrednio do bossa. Znaczy bezpośrednio. Najbliższy bossowi, o tak powiem. Wiem, że jeden z późniejszych. Więc na razie nie grozi nam używanie go. Ja hardgule jest dość dużo i długo lokacja. A w sumie wiecie co? Pozwolę sobie. Nawet. Włączyć sobie... mapkę, żeby niczego głupiego nie pominać. Znaczy na razie to też nie jestem w pozycji, gdzie mogę cokolwiek zapomijać. Poza holdami przeciwników i amygdalą. Pamiętaj, tak, tutaj pierwsze co robię, to przebiegam na hama. Nie będę się bił z całą tą holdą. A już na pewno nie w pobliżu amygdali, która przy okazji może nam coś dupę. Jeżeli oni chcą do mnie schodzić, to nie chcą do pojedynczo. No. Zdajmy tego powiedziałem, że zdajmy tego kolegę, który do mnie strzela. No i mówię, jeżeli będą chcieli przejść, to niech przychodzą. A podejrzewam, że ich paru jeszcze mogłoby chcieć do mnie zawitać. Chyba, że mają na mnie wyjebane. Chyba mają już na mnie wyjebane. Doskonale. Wezmę sobie pochodnie, bo tak ciemno. A nie chciałbym zostać z nienacka zaskoczonym przez kogoś. Siema. Przestań dzwonić. Mogę otworzyć drzwi? Mogę otworzyć drzwi. Doskonale.
Thomas musi zostać powstrzymany, inaczej staniemy się bestiami. To dajcie mi go jakoś powstrzymać, to z chęcią to zrobię. Dobra, wracaj pistolecie. Tu są drzwi, które się z tej strony nie otworzą. Tutaj... Nie wiem, czy to nie jest... Skąd ty się tu wziąłeś? A, wiem skąd tam się to wziął. Przeciwnicy tutaj są spawnowani przez te wiedźmy z dzwonkami. Mam pist... Tak, mam. Cześć, Adek, witam. O mój Boże, ile on ma HP. Na pewno więcej niż ja, ale o to w tej chwili nie trudno. Nie spodziewałem się, że zwykły przeciwnik nie zejdzie na tego, na jedną riposte, tak powiem. Coś mi tu znowu dzwoni. Tu mnie ktoś strzela. Widzę nawet kto. Mi się wydaje, tak, ktoś sam się pojawił. I nie chciałbym, żeby mi przeszkadzali, jak dalej pójdę. Jak tam po 24 godzinach? Ha, całkiem w porządku. Zdecydowałem sobie mental przede wszystkim to dużo. Chyba pozwolę sobie przebiec, żeby strzelec mi dupy nieco. Bo chyba mój mental był w najgorszym stanie po 24 godzinach w simie. Bardziej niż fizycznie. TBH. Więc zdecydowanie go to bardzo duża rzecz. Bo ja fizycznie czułem się na tyle dobrze, że tego samego dnia poszedłem się przejść na dość długi spacer. Pojeździłem na rowerku jeszcze, więc nie mogło być aż tak źle. Czy to coś jeszcze jest? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Kilka kierunków, które mogę iść. Moja największa słabość. Dawali mi wyboru. Nigdy nie dawajcie mi wyboru, bo się nie doczekacie. Znam sporo osób, które będą w stanie to potwierdzić. Dzwonią. Niedobrze. Boję się, kiedy dzwonią, bo boję się, że za dużo rzeczy będzie. A propos. Chyba jest to dużo. O Boże. Amygdala! Z laserem! Tak, ten kolega, który tam siedzi, może sobie laserkiem z pistoletu strzelać. I trzeba mieć to na uwadze. Nie pamiętam, czy robi to tylko raz, czy może kilkukrotnie. Może się zaraz się przekonamy. Jep, może parę razy. Tak naprawdę to midir. O kurwa. Umarłem. Czy uważacie, że jestem niedolewelowany na tą lokację? Ostatnie godziny to był bardzo ciekawy experience, zwłaszcza jeżeli chodzi o umiejętności Sevika. Nie, nie przejdę w Degaya, nie, za mało czasu. Za każdym razem. O Jezu. Au. Ile? Nie mogę, nie mogę.
Zablokowałem się na kamieniu. Nie mogę. Lubicie mieć echa, bo ja nie. Holy fuck. Zanim zapytacie, nie chcę się z nim bić, ponieważ amygdala tutaj jest, może nam bardzo przeszkodzić. W dodatku bicie się z taką całą ogromną hordą przeciwników. Au. Halo? Halo? A nie, a staminę. Dobra, może chcę robić głupie rzeczy. Nie rób głupich rzeczy, Shinji. Przestań, to bo nie mądre. Przestań robić głupie rzeczy. Reset. Na szczęście nie mam już żadnych ech do zgubienia, więc to mogę. Mogę po prostu przebiec. Au. To standardowe solsy, bym powiedział. Jeżeli chodzi o tapianie przez ścianę. Jesus Christ. Niedobrze. Pamiętam, że jak pierwszy raz wchodziłem do Jehargul, to miałem wrażenie, że przyszedłem do endgame'owej lokacji, która jest to zdecydowanie za wcześnie w porównaniu tego, jak Gash tu przychodzi. I nie wiem, na ile to jest kwestia tego, że po prostu nie robiłem wszystkich czelitów po drodze, że ominąłem Kainhurst i tak dalej, ale... dajcie mi proszę. Au. Au, Jezu! DD. Trochę X, DD. Chciałby się raz. Najbardziej mnie zastanawia, czemu tam tych dwóch kolegów na końcu mnie tak tutaj blokuje. O tych tutaj. To nie wygląda, jakby tej nie dało się przebiec. Znaczy, widzę, co mnie blokuje, ale... Frustrujące. Frustrujące o tyle, że za pierwszym razem mam wrażenie, że przebiegłem to w miarę okej, normalnie, rozsądnie. No well. No problemo. Damy radę. Albo i nie damy rady, I guess. Przegad, blokowałem się dzisiaj więcej razy na losowych rzeczach niż przez dużo godzin w solsach. Chyba nie zdecydowałem się mentalnie, tak jak miałem nadzieję, że zdecydowałem się mentalnie. Nie lubię robić bardzo powoli rzeczy w tym Bloodborne. A tutaj chyba zostanę tego bardzo zmuszony. No i spójrzcie, teraz na przykład mogłem przebiec bez problemu, to mnie ciekawi. Boże, aż... Długo zostaje możliwość wykonania skoku, jak tak patrzę. Dobra, weźmy jeden, wyj.
Jeszcze jeden strzelający kolega jest. I jego też muszę dobić, zanim człowiek się zacznie dziać. Czasem myślałem, że znowu się zablokowałem na jakimś lasowym kamieniu. Przestań dzwonić. Dobra. Od razu lepiej. Czy to się przebiegało? Nie, to się zabijało koleżankę. Żeby przestała mi przywoływać przeciwników. Jeszcze jakby dopiły mi fiolki z pocisków, też w ogóle byłbym bardzo szczęśliwy. Anyway, gdzie ja szedłem ostatnio? W prawo czy w górę? Chyba tutaj. Tak, amygdala mnie zabiła tam, więc pójdziemy teraz tutaj. Zaraz się okaże, że tu jest gród. Tak, dobrze? Co tu mnie Magdala zabija? O mój Boże. Hello. Da się każdy. Na PS4. PS5 nie mam, jakkolwiek bym nie chciał jej mieć. Chciałbym trochę mieć PS5, nie będę kłamał, ale przekraczę to moje możliwości finansowe. Tak. A przynajmniej na tyle, na ile. Inaczej, mógłbym sobie kupić PS5, ale uważam, że kupowanie jej dla 2-3G na krzyż nie jest, czy nie to chcę robić. Tak powiem. Hello? Ja ze Switchem nie mam tego problemu, bo na Switch mam dużo więcej gier, które bym chciał grać. Muszę zmienić ten. Daj. A ja to zapomniałem, że ich tu dwóch jest. Proszę, dajcie mi odejść. Nie lubię walczyć z wami naraz. Zabiło go. Tak. Zdążyłem, nice. Wyjątkowo zdążyłem, ale on jeszcze żyje. Znaczy, głównie kwestia jest tego typu, że Twitch ma od zajobu ekskluzywów jako tako. A Boże, bo oni wstają! Zapominam, że oni się skrzeszają. Jeżeli się wieźmi, nie. Serio? Jak się mnie nie interesują? No tak, 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 rozumiem, tylko bardziej patrzę na to pod kątem, że konsole Nintendo i Xboxy po prostu jako tako nie mają ekskluzywów, kropka. Że nawet nie jest to kwestia, że nie mają ekskluzywów, które mnie interesują. To jest dosłownie, nie mają nic. Poza... Boże święty, ten damage. Bo jakieś 99% tytułów, które wychodzą na tym, które wychodzą na Xboxach, wychodzi na PC-cie. Co ma sens, biorąc pod uwagę, że wiecie, Microsoft i w ogóle. Nie w tę stronę. Ale dla kogoś, kto ma peteta takiego, który pozwala mu grać w sporo dobrych tytułów,
Posiadanie Xboxa przez to mija się z celem. Śmieję się czasem, że Xbox Series S to jest idealna maszynka do Game Passa na przykład. I to jest coś, co będę podtrzymywał jako tako, żeby nie było. Widzę wtedy Twitch, to brzmi jak regularne problemy Twitcha. GameCube czy biblioteki to ciągle portowane na Switcha. Ja bym, nie wiem, bardzo żałuję, że Nintendo nie ma kompatybilności wstecznej. Szczerze mówiąc, powiedzmy, gdyby powiedzieli mi, że słuchaj, płać 50 euro rocznie, a na tym naszym online online'owym syfie damy ci dosłowny dostęp do tych wszystkich naszych starych tytułów. Gdzie są moje echa? Tutaj są moje echa, okej, okay, rozumiem. Nie chciałem małego tonitusa. Chciałem za to stąd wyjść. Najgorsze jest to, że jak teraz będę chciał się z niej bić, to zaraz ten kolega z machine gunem znowu wstanie. A ja bym tego wolał uniknąć. Tej strony się nie otwieraj. Rozumiem, rozumiem. Muszę znaleźć stąd wyjście. Bo wątpię, że... Chyba, że tutaj dosłownie się przejść tylko po tonitusa. Nie spodziewałbym się, ale... Jednocześnie nie byłbym jakoś specjalnie zdziwiony. To wygląda, jakby tutaj się tylko po to przychodziło. Oho, słyszę już machine guna. Dobry gatling, nie jest zły. Zostawcie mnie, proszę. Nie będę wam przeszkadzał, tylko mnie zostawcie. Okej? Okay? Możemy mieć deal? Dziękuję. Już wychodzę. Coś tam nauczy się japońskiego, to nie będziesz miał cenzurowanej wersji? To jest zawsze argument, kiedy słyszę. O, naucz się japońskiego. A mi to nie jest tak, że to okropnie ciężka rzecz. A to powstających przeciwników. Bardzo nie lubię tej lokacji za to, że przeciwnicy tu wstają, bo demotywuje mnie do walczenia z czymkolwiek. Zwłaszcza, że ci przeciwnicy, którzy stali, nie dają potem kolejnych ech. Dobra, gdzie teraz? A tu w lewo. I tu chyba po prostu przebiegnę na Hama, bo ta amigdala mnie znowu zmanszetuje, jeżeli tego nie zrobię. Znaczy ona i tak to zrobi. Albo nie. Okej. Okay. Udało się. Oj, o Boże, żartowałem. Czy to jest najbardziej przeklęte miejsce w tej lokacji? Jeszcze nie, ale jest lampa, to jest najważniejsze. Jeżeli konsola... szczerze mówiąc... Nie zdziwię się, jeżeli nie będzie miała wstecznej kompatybilności. Ile konsol Nintendo ma wsteczną kompatybilność z tych stacjonarnych? Wii z GameCube'em? Wii o to praktycznie Wii Pro. Nawet jeżeli będą wam prowadzić moi, że jest inaczej. Wii z GameCube'em? No tak, tak, tak. NES ze SNES-em nie miał, 64 ze SNES-em nie miała. Zazwyczaj jest tak, że te przenośne konsole mają jedną wstecz, z tego skojarzę. Bo no Color to efektywnie Game Boy, więc te... Na to nie patrzę, ale ten Advance z kolorem, DS z Advance'em, 3D z DS'em, no,
Więc to jest ta jedna wstecz. Jeżeli liczymy switcha jako tą jedną. Czy ja? Nie, przyniosę się tego, co trzeba. Jeżeli liczymy switcha jako przynoszą konsolę, no to well deep. Cześć, Amygdalo. Spójrzcie, jaki piękny. Znaczy, moim zdaniem po prostu powinni to udostępnić w jakiejś płatnej formie i... To jest trochę zaskakujące, jak dużo na tym można zarobić. I mam wrażenie, że... To dla tych tam na górze nie jest aż takie oczywiste. Zwłaszcza w momencie, kiedy robią to tak jak Nintendo, że gry są emulowane w ramach tego ich online'a, tak? Bo wiecie, inaczej by było, gdyby te gry musiały być jakoś bardzo mocno, nie wiem, przystosowywane, tak? Ale one są dosłownie emulowane, więc... Tutaj nie ma za bardzo co mówić. No, przestań strzelać. Muszę ściągnąć na siebie uwagę tego wielkiego jegomościa. Aha! Ciekawy zasięg. Póki co większość pogłosek w sklepie się spotkałem mówiła, że najnowsza konsola Nintendo będzie po prostu Switchem Pro. Więc tutaj jak najbardziej kompatybilność moim zdaniem miałaby sens. Chunky, nice. Chunky boy. Znaczy, wiecie, wy się śmiejecie, ale zrobienie remastera to dość spory nakład finansowy. Więc to nie jest tak, że twórcy robią graczom na złość, że jesteśmy chciwi i po prostu chcemy tylko i wyłącznie zarobić. No. To był... Ciekawy strzał. O Boże, McDonald nie łapie. To jest pierwszy raz, kiedy widzę ten komunikat w tej grze, by the way. A by the way, pamiętacie jak mówiłem coś o wstających przeciwnikach? Jestem słony w tej chwili o to, że ten kolega z góry do mnie strzela. Co do portów, to pamiętam tak, miałem ostatnio udział w portowaniu jednej gry ze Steama na Game Passa. Powtarzam, ze Steama na Game Passa. I to jest... Okrutnie wręcz uciążliwe. Więc uwierzcie lub nie, ale to naprawdę nie jest aż tak oczywiste, jak mogłoby być. Nie mówię tu już o rzeczach typu... Typu... Portowanie gry rzeczywiście z konsoli. 59... Nie wiedziała, że w tej grze... What? Gdzie się naprawia bronie w Bloodborne? What? Nani? Potrzebuję odpowiedzi. A, potrzebuję też dorosłego, który mi wyswobodzi mnie z udęki, która mnie tutaj czeka. Jezu.
Chciałbym, żeby to był jakiś skrócik. Chciałbym, żeby to był jakiś skrócik albo jakaś lampa chociaż. Olala, to mi nie wyszło. Dziwne, te wilkołaki się stały, nie powiem. Nie tak. Zjebałem. On był wpadowany, by the way. Przede. To też jest problem właśnie, że często jakieś gimiki trzeba przerabiać kompletnie. Patrz. Pierwszy przykład, który z automatu przychodzi do głowy, to Nintendo DS, gdzie jeden ekran był dotykowy, drugi niekoniecznie i przerabianie tego przy portach z automatu będzie nastęczało od groma trudności. O mój Boże. Wydaje mi się, że to już jest podbieg do właściwego bossa tej lokacji. A też głowy save'a tu uciąć nie dam. Wysokotierowe. Mógłbym przysiąc... O Boże. To nie jest coś, co chciałem zobaczyć. Mógłbym przysiąc, że była tu gdzieś jeszcze jakaś lampa, którą się dało wykorzystać. Tylko nie wiem, gdzie ona mogłaby być. A mi i tak pewnie fajnie było pozwiedzać, I guess, ale... Chciałbym po prostu mieć jakąś możliwość zrobienia sobie skrótu. To są jakieś drzwi. Okej, prowadzą mnie tutaj. Jezu, to wygląda jakby była lampa, a nie jest lampą i mnie to trochę... Patrzę na to i takie czemu. Gdzieś tu był skrót na początek lokacji. Tak mi się wydaje. Że wiecie, ta winda, która jest na samym początku lokacji, że do niej dało się to jakoś skrótko blokować. Hello. Tu ktoś jest. Yep. Najpierw zabiję strzelca, bo strzelcy raczej są dużo bardziej upierdliwi. Ulala. Nie rozmawiamy o tym. Ja nie zauważyłem, że ci czerwoni przeciwnicy są tymi, którzy są przyzywani i potem powstają z martwych, więc fajnie poznać wiedźmę, która to robi. Jeżeli jakaś to... O! Czy to jest ta sama myśla? Powiedzcie, że to jest ta sama myśla? Niech to będzie to, co myślę. No można było spaść, to na pewno, ale wydaje mi się, że... Jest! Mamy skrócik, mamy to. Let's fucking go. Wyobraź. Naaa. A wiem, czy to nie jest tak, że dosłownie... SMC5 było robione na UE. Hej, to widać. W sensie widać po tym, jak gra działa, bo performance w SMT5 jest absolutnie katastrofalny. Zwłaszcza jak na ekskluzywę. Gdyby SMT5 nie było ekskluzywem, to bym pewnie na to tak nie patrzył, ale jak na to, że to ekskluzyw, to ta gra IMO nie ma prawa chodzić, tak jak chodzi.
Tak samo jestem w stanie przeboleć to, jak ten. Jak chodzi Bloodstained chociażby, bo. Well. Nie jest ekskluzywem, więc nie było optymalizowane od Switcha. Chunky, Twinkle Shard. Ale gry co ekskluzywami nie ma dla mnie absolutnie żadnej wymówki. O, pamiętać co mówiłem o czerwonych przeciwnikach, którzy wstają od martwych? Kocham je Hargul. Holy fuck, kocham je Hargul. Spoiler, nie. Co to za kumczalis? Halo? Co to za teleporty balansu? Monka jest? Monka jest? Excuse me? Gdzie mnie to przyniosło? Boję się? O nie, tylko nie kolejne teleporty do Brazylii, halo? O kurwa, wiedźmy. Trzeba je zabić. Hello! Okej, może przestałem przywoływać. Tu jest Zabina. Nie kojarzę miejsca Zabina o TBH wcześniej. Czy ja jestem na jakimś dachu? To wygląda jak jakiś dach. Wygląda jak jakiś dach, z którego się spada. I generalnie wolałbym tego nie robić, bo tam jeszcze dało się gdzieś indziej przejść. Tak swoją drogą, od strony game devu, tak sobie myślę, że takich ludzie często mówią, że OPTety są lepsze, bo można sobie zrobić własną konfigurację, tak? Od strony game devu to jest absolutna katastrofa. Bo ze strony devów jest jakiś miliard różnych kombinacji sprzętu i coś może nie działać na jednej konkretnej. A potem gracze będą narzekać, że jak to w ogóle mogło tak wyjść, jeżeli to mi nie działa. Moja odpowiedź w takiej sytuacji będzie, well no, bo... mogli nie mieć akurat idealnie twojej konfiguracji sprzętu u siebie. Byłem pewien, że mnie trafi. Mówię wam, postawienie się po tej drugiej stronie barykady często zupełnie zmienia pogląd na część spraw. Ola. Nope. Ola, to lepiej. Hello. Ola. Dobra, weź po prostu, cię dobije. Bo aż przykre było. Jak działa stanie wymagań sprzętowych na PC? Nie miałem jeszcze wątpliwej przyjemności ogarniania tego, ale zgaduję, że dosłownie... Karta graficzna na pewno musi mieć jakieś tam wymogi spełnione, tak? Okej, przyszedłem gdzieś na ulicy, nie podoba mi się to. Typu, że obsługuje taką czy taką technologię, na przykład, tak? To tutaj tyle mogę powiedzieć, a tak to podejrzewam, że po prostu są testowane różne konfiguracje i tam gdzie działa, powiedzmy znośnie, to powiemy, że to jest minimum. To będzie tutaj blinde z mojej strony. Nie mogę. Guys, zabierzcie mnie stąd. Nie mogę sam ze sobą w tym momencie. Nie ktoś powstrzyma tą karuzelę spierdolenia? Nie ma? Najgorsze jest to, że wiem, że w tej lokacji jest gdzieś... klucz do lokacji, którą chciałbym zwiedzić. Tylko nie wiem gdzie, więc będę miał dużo szukania. Doskonale.
Fajny zasięg, by the way. Jebania wybierze. Kurde. Nawet jak patrzę na mapkę, to nie jestem pewien, gdzie to jest, szczerze mówiąc. Najgorzej. I teraz sobie nie wiem. Najgorzej, przysięgam. Lokacja jest bardzo zegma. Zwłaszcza jak jeszcze dochodzi ta cholerna ulica. Gdzie jestem tyrany przez hordy przeciwników. Au. Pamiętaj, gdyby ich było mniej i przede wszystkim... Pamiętaj, mogło być nawet tyle, ile jest, ale jeżeli... Może tutaj się da tak przejść? Jestem debilem. O nie, jest posiedzony. Pomocy. Mogą być nawet tyle, ile ich tu jest, ale żeby mieli chociaż mniej HP. Bo tak to jest katastrofa. Halo? Okej, teraz już sobie rzeczywiście chyba wezmę i spadnę. Nie pchają mnie te wszystkie szepty tutaj. Bieda szaleńca. Nawet nie jestem pewien, czy ja idę w drugą stronę. Need help. Nie, ten się chyba do bossa idzie. Aha, defekt, defekacja, haha. Jestem dzisiaj tylko śmieszny. Holy fuck. Okej, to jest na walki z bossem. A, przeszedłem do bossa, nawet nie chcąc iść do bossa. Jestem z siebie dumny. Wiem, że na tego bossa każdy jego matka psioczy. Ja nie mam z nim jakichś wielce złych wspomnień. Tylko nie wiem, czy to jest psioczenie na zasadzie, że ta walka jest... Nie wiem, irytująca, denerwująca, trudna. To podejrzewam, że Sevik lepiej wie, bo... Powiem tak, uznaję Sevika za mój autorytet bloodborne'owy, jeżeli chodzi o wypowiadanie się w kwestii gameplayu. Bo jemu ta gra dużo bardziej podeszła i przechodziło dużo więcej razy. No i przywołaj sobie chłopa z księżyca. Jest równie obrzydliwe jak większość rzeczy w Bloodborne, by the way. Odrodzony. Dobra, on ma bardzo fajny i przyjazny gimmick, generalnie. Widzicie, że nie walczymy tylko z nim, ale słyszycie pewnie też cholerne dzwonki. A wszyscy wiemy, co było dzwonkami w tej wspaniałej lokacji, w której się znajdujemy. Siema. No i właśnie to jest ten problem. Trochę żałuję, że nie można stąd sobie wyskoczyć, casualowo. Ale zgaduję, że byłaby to lekka przesada. Cisków. Pewnie to jej nie zabiło, to jest najgorsza. Chyba kolejna broń, jacyś, what the fuck.
Jeszcze mi powiedzcie, że broni Krystala Tirk zadają mnie obrażeń, to już w ogóle chyba coś wykurwie. Tamta jedna wieźma przeżyła, by the way. Otóż to. Ciema. Dobra, to pierwsza część walki ze sobą mamy. Teraz możemy się zająć właśnie botem. Na którego jedyną słuszną strategię jest, z tego co pamiętam, trzymanie się z jego boku. A utkwienie między jego kończynami nie jest strategią. Ale kto chce stosować. No wiecie co, biorąc pod uwagę, że on zdaje się mieć długie okienka, kiedy go można bić, ja to chyba sobie procesowo, że Blade of Mercy jedzu. Chyba już widzę, co mnie atakuje. A? Mam mało staminy na takie bicie się. Czy ja mam pistolet w ręku? Nie chciałem mieć pistoletu w ręku. To mało Blade of Mercy. Znaczy to wciąż sprowadza się do tego, że boss ma dość sporo HP, a ja nie mam papierków projektowanych, co mi się nie podoba. Spróbuję użyć tego poleta, bo sobie nigdy tego nie obijam, a tutaj może się przydać. Okej, to był zły pomysł, chyba? Okej, dobra, już spokojnie, przestań się wierzgać. Mam wrażenie, że zabij swojego potwora, zjedu. Przestań. Umarłem. Wydaje mi się, że muszę założyć tego, że muszę założyć papierki do ognia i one mi dość sporo powinny pomóc, bo on chyba był podatny na ogień, czy ja pierdolę głupoty teraz. A palety mogą mi się aż tak nie przydawać. Opcja, którą mogę też rozważyć, to założenie tego Soul Spira. I bicie go bardziej na dystans, bo sporo jego ataków jest takich dosłownie w jego bezpośredniej okolicy i mam wrażenie, że Soul Spear by mi dużo ułatwił tym, że mam odrobinę więcej zasięgu. Anyway. Bo będzie mnie to denerwować. Okej. Przy okazji zobaczę, czy może coś lepszego nie wpadło. Coś na pewno. Speed up need death. O Boże, plus 18%? Holy fuck. To jest dosłownie... Człowiek wybiera klejnot i patrzy. Cyferki wyższe czy niższe? Ej, sporo rzeczy, które miały wyższe sferki, halo? No patrzcie. Jak to wyższe cyferki? What do you mean wyższe cyferki? Nie czytanie efektów, tylko wyższe cyferki? Say no more. Heal scaling, nie daje mi za dużo. Blood cringe scaling, mało. A Soulspeeda pewnie też mogę sporo ulepszyć, bo dawno go nie ulepszałem tymi gemstone'ami. Tutaj już widzę, że jest to. Tutaj. Nie mogę. Tutaj mógłbym mu zmienić typ obrażeń z tego co widzę. Przy czym żaden mnie tutaj chyba nie interesuje. No dobra. Mógłbym też w sumie ulepszyć sobie Blade of Mercy na
Plus 8. Chyba to zrobię. Czanków wydaje mi się, że znajdziemy jeszcze na tyle dużo, że nie powinieneś tym przyjmować. Gdzie jest Fire Paper? Fire Paper! Mam jeden, holy fuck, myślałem, że mam więcej. Trzeci nagrobek. Ja Hardgul Unseen Village. Sausage, come back to village. Swoją drogą, dzięki Bogu, że jutro jest wolne. Nie musisz się absolutnie niczym przejmować. To co? Kolejne scene 24 godziny, teraz są splotworne. Nie, ohoho. Steamuję, aż przejdę. To byłby dłuższy scene niż 24 godziny. Znam się na tyle dobrze. Ja nie mogę. Mogę użyć Fire Papera na Blade of Mercy? Nie podoba mi się to. Znaczy nie wykorzystam, że to jest po prostu, wiecie, coś na zasadzie jedna z tych broni, których się nie da, ale... dajcie mi proszę. X-ów 1-8, oj nie, 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 nie. Mówię temu kategorycznie nie. Możliwe, że Blade of Mercy jest jedną z broni, których się nie da po prostu w tym papierkami nie infiltrować. Biorąc pod uwagę, że to dwie bronie w jednej, to widzę w tym trochę sensu, I guess. W skali 1 do 10, chyba to chce mi się przebiegać do bossa? Jest. Chyba i ten do ostatniej przebiegałem. Zwłaszcza patrz na to, ile tutaj tych. Ile tutaj. Przedmiotków sobie leży. Maybe to pobiegłem kompletnie przeciwną stronę. Nie, wydaje mi się, że dobrze biegnę. Okej, o Boże. Okej, dobra, dobra. Rozumiem, czas na DC Mirror in the hating. Arcane Lake. Au. Wejdę do bossa na połowie HP-ków, coś czuję. Piękna kamera. Au. Jeszcze lepiej, nie wejdę do bossa. Najgorsze jest to, że to wcale nie jest tak, że ten... Au. Że te wiedźmy na stałe nie żyją, więc musimy znowu podjechać na górę. A to gdzie się tu wchodziło? Chyba, że ja znowu plotę głupotę, ale wydaje mi się, że one cały czas tam są. Au. Moje HP. Okej, tutaj. Jezu! Przysięgam, jeżeli mnie tak przez ścianę. Nie, o co? Dobra. Schodzą na dwa hity. To jest duża prawa. Dałem się trafić jak idiota. O mój Boże, przestań. Okej, pod tym względem rozumiem, czemu ludzie mogą nie robić tej walki. Au. Au. Myślałem, że się odolowałem. Jeszcze jedna chyba. Yep. I na dół. Czy mam... Nie. Let's go. Czas pobić trochę właściwego bossa.
Okej, to się wierzga, niech się nawierzga. Siema. Fajne obrażenia. Chyba trzeba odejść od niego, bo wybuchnie. Wezmę sobie tego paletę dołożę. W takim razie. O Boże. Zabrać kawałek, tak? Jak już mówiłem, bardzo ciekawe obrażenia. I can't. Ten bot zostawiał pole ataki pseudo, nie wiem co cizny, nie wiem jak to lepiej określić i od tego umarłem. Więc będę musiał zrobić jeszcze raz szybki podbieg. Znaczy szybki, ewidentnie widzieliśmy, że szybki to ostatnie określenie, którym można to nazwać, ale... Nie powiem, po ulepszeniu broni i używaniu paletów to było obrzydliwe. Jakby zdaję sobie sprawę, że w Blade of Mercy chyba jest tak, że im... Takie odczucie miałem póki co, że im więcej razy zaatakujemy, tym albo szybciej atakujemy, albo więcej zdajemy obrażeń, albo jedno i drugie naraz. Więc na przecinku takim jak The One Reborn, gdzie możemy po prostu bić go bardzo dużo, to pozwala wklepywać horrendalne obrażenia. Stąd nie będzie szybciej w sumie, tak się zastanawiam. Wróćcie tutaj, jestem nie tu, gdzie chciałem. Chciałem wrócić tu i się zanurzyć w Kumczalisie. Tak, Kumczalis. Najbardziej mi zależy na tym, żeby wrócić teraz po swoje echa. Jak już zgarnę echa, to mogę się potem zastanawiać co dalej, zwłaszcza, że jest tutaj klucz do lokacji, w której jeszcze nigdy nie byłem i chciałbym to zgarnąć. Siema. Siemasz kolego. Chyba nie ma tego tak z tyłu zejść. No może. No. Okej. Od razu lepiej. Gadamy. Nie, z Visceralem. Szkoda. Z Visceralem zadałbym więcej obrażeń, to raz, a dwa, że bym się wyleczył do pełna. Proszę, dajcie mi to. Mam dobry bań? Tak, mam dobry bań. O. Wezmę sobie jak na wszelki wypadek. Bo widzę, że to robią im nieprzyzwoite rzeczy. Ja w te co najpierw kończę w drugą. Chyba w te. Patrzę, zostaw mnie. Nie no, w te strony biegłem. A się okaże, że pobiegłem w drugą stronę i będzie im przykro. Chyba biegłem w drugą stronę. W
Zaraz się okaże, cofam się jednak w złą stronę. Pogubiłem się tej pomocy. Już nie wiem, gdzie jestem. Dobrze idziesz. Imbifol, teraz źle idziesz. Au. Okej, widzę swoje ka. Yes. Odpalam lampę. I wchodzę do Hunter's Inc. No właśnie przez to, że jest ich tyle, to bardzo mi zależy, żeby najpierw je zgarnąć. Zanim będę myślał co dalej. Welcome. What is it? Czego pragniesz? Wydać poziomy? Na, myślałem, że dopiero 40. Damn. Farewell. I zgodnie z tym, co mówiłem. Joki. Dobra. Chcę się wrócić do pierwszego ogniska. Lampy, cokolwiek. Bo ponieważ iż a zaisz, chciałbym klucz zgarnąć. I teraz tak, ten klucz powinien być... Jeżeli dobrze widzę, gdzieś... A ktoś tam jest trzeba. Gdzieś w okolicy tego skrótu. Dobrze mówię? Chyba źle mówię. Yep, źle mówię. Głupoty plata. A kulpa. Okej, okay, dobra. Już widzę, co odkupałem. Idę to szybko naprawić. Pojebały mi się te oznaczenia na mapce. Please don't find me. Będzie szybciej, tak mi się wydaje. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że stąd będzie szybciej. To będzie Hardcore Chapel. Papel. I chcę się cofnąć z miejsca, w którym jestem. Szapka. A tutaj na górę. Mam nadzieję, że amygdala mnie nie skrzywdzi za bardzo. Nope, not even close. Nawet nie blisko. Jak już mówię, nawet nie blisko. A? O. 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 A, kurwa.
Zostałem zmalowany trochę. A, próbuję jednocześnie nawigować mapą i tym. I postacią i trochę mi się to miesza. Bo nie chcę przegapić tego, co powinienem. Wiecie, ja pewnie dobrze idę. Czy ja tędy miałem iść? Nie, nie tędy. Miałem się wywrócić. Oj, ładnie. O, tym razem mi to dużo mniej zadało. Tu się da. Pa! O Boże, dało się to spać. Nice. Dobra. I tu się da spaść. O klucz do górnej części katedry. A dobra, i stąd chciałbym po prostu wziąć i wyjść. No dobra, to teraz. Jak się szło tam, gdzie ja chcę dojść? O je, to najgorzej. Za długo nie byłem w Cathedral World i teraz będę się musiał zastanowić, jak się tam szło. Problemy. Prawdziwe problemy. Mówię wam. Na pewno Cathedral World. Kodek, wtedy się szło do tego cholernego, przeklętego warsztatu, gdzie bardzo intensywnie się spadało, jak do Black Gold. Mam tu degatę. Jezu, nie pamiętam pomocy. Aaaa, najgorzej. Can't help. Mapy mi nie pomagają w tym upierdliwym momencie. Gdzie to jest? Ladadu. Gdzie musisz iść? Na górę Healing Church Workshopu, bo chcę iść do Upper Cathedral World. Kojarzę, że to się z Cathedral World szło. Tylko właśnie nie mogę sobie za cholerę przypomnieć, które to się szło. Gab Legacy Creation. To co wysyłałem na Discordzie wcześniej, że Sevik intensywnie będzie teraz próbował ogrywać 12 godzin.
Za bardzo mu ten 24 godziny stream na ambicje wjechał. Teodorona, czy jestem z tym? Cześć. Olem. Że tędy? Nie, że tędy. Tędy, nie tędy? A, zobaczymy. Tędy doskonale. To był kolega z CKM-em, z którego biegłem, bo nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. Tak, to już pamiętam, tylko nie pamiętałem po prostu, jak się do tego miejsca, w którym teraz jestem, dostać. Już wszystko wiem. Po nocy strzelają. Au. A, to jest kolega, który mnie strzelał. A? Widzę cię. Nie przeszkadza mi to. Się daje wyjebać, ale widziałem go. To najważniejsze. Topkek LMAO XD. Chyba to jest akurat najprostsze pary mojego życia. Jesus Christ, ten damage. Hop. Z góry mówię, jeżeli chodzi o Uppercut Interworld, to nie byłem tam jeszcze nigdy. Więc wiem o tej lokacji dokładnie tyle samo, co przeciętny widz. Więc pół żartem powiem... Tak, życzcie mi szczęścia. Spoiler, będzie tylko gorzej niż mi się wydaje. Aperka Tidal World. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w miejscu, które da się odblokować dopiero po Yahar Ghul, to raczej nie jest to nic prostego. Monka jest? Ale twarde jest. Monka jest? Z każdą chwilą Bloodborne wygląda coraz bardziej obrzydliwie. To osiągnięcie. Niebieski eliksir. Dark Souls też wyćwiczyły mnie tak, że nie jestem pewien, czy te drzewa... to pociski magiczne, prawda? Że nie jestem pewien, czy te drzewa się ruszają, czy... Tyle mało. Ile? Rozumiem. Au. Jesus. What the fuck? Czym się tej? To był bardzo ciekawy damage, nie powiem. Nie będę kłamał, Blade of Mercy może być fajny w określonych przypadkach, ale tak
Takich tutaj kompletnie się nie czuję na używanie. O Jezu, aż tutaj mi cofa, bo tam na talii nie było racja. Oh god. Najlepiej było, jakby się okazało, że pominąłem latarnię, albo że była dosłownie za tymi dwoma chłopami. Obie wersje by mnie absolutnie nie zdziwiły, TBH. Podobno lampa jest za nimi doskonale. Nie wytrzymam. Serio? Myślałem, że mogę zdążyć do niego pod... Mam... Czemu tacy jesteście? Wiecie, co wam powiem. Mnie wyjebane będzie ci dane, czy jakoś tak? A, bo ich tu dużo było. Nice. Włochy, bo więc mieli zdecydowaną przewagę. Hello? Śmiałbym się, jakby zetrzałem mnie za winę. Nie będę kłamał. Byłoby to całkiem zabawne. Równie zabawne jak to, gdyby ktoś szedł za mną po zabinie i nagle mnie od tyłu wziął. A gdyby tak zmienić na Softspeeda. Nie, żeby Softspeed jakoś dużo lepiej sobie radził, ale... Nie wziąłem tych, dajcie je. Trochę ich dużo było, żeby je zostawić. A, spokojnie. Nie szalej. Na hita? Na hita. Nice. Od razu lepiej. No i rzeczywiście tutaj była lampa, Jezu. Tak blisko celu. Pytanie, czy ta lokacja będzie skomplikowana? Mam nadzieję, że nie. Na pewno mam wielkie wrota jakieś. Zamknięte jakimś urządzonkiem. Czy ja chcę ich zabijać w sumie? Może ich zostawię, nic mi nie robią. Na ostatnie słowa, wiem. To było najmniej interesujące. Zobacz najpierw, co mnie doczeka. A, bo też... Pójdźcie, ptaszki, ja wam nic nie... Okej. Ja wam nic nie robię, ja tylko przechodzę. Okej, dogadamy się. Nikt nikomu nie chce krzy... Co to za kosa? A więc co za kosa? Siema? Czemu to nie weszło? A, chyba więcej. Pamiętam, że któregoś razu mi psioczył na tym... Na Discordzie, że różnica wysokości... O-o. Nie ma? Yep, dobrze pamiętałem.
Zostaw mnie! Ej. Proszę, zostaw mnie. Zostaw mnie! Proszę! I can. Okej, rozumiem. Oni chyba byli na piercing damage podatni, dlatego chciałem broń zmienić. Anyway. Maszowałem. To jest ten problem. Zarówno na tym pierwszym ataku, który mnie złapał, jak i już na samym grabie. Chyba, że trzeba coś konkretnego maszować, czego ja tutaj nie zrobiłem, ale to już... tutaj to nie wiem wtedy. Że jeden konkretny przycisk, a nie wszystko jak leci. Au. Nie mogę. O mój Boże, jestem retarded. Jestem Edward. Czy wspominałem, że nienawidzę czasem viscerali w tej grze? Wolałbym już chyba, żebym ten... żebym nie miał animacji, że go sparowałem. Bo to jest takie... Aha, wsadzimy ci jeszcze głębiej coś gdzieś. Znaczy wiem, że na ogół można to wykorzystać, tak? Po prostu w takiej sytuacji jak ta, to jest takie dospywanie solidarne. Że on miał moje echa. Nie będę kwestionował. Cały ten korytarz wygląda jak bait Holifak. Jeżeli on mnie zgrabuje, jest to. Czekajcie. Jeżeli on mnie zgrabuje przez to, że ja to podniosę, okej, nie? O! Jeszcze lepiej! Holy fuck! Mały, nie powiem. Można się spuknąć, ale czym się jako? Otwórz drzwi. Mogę zejść na dół, to na pewno. Mogę sobie drzwi otworzyć nie z tej strony. Nie chcę tej broni, chcę tej broni. Morka jest? Trochę i dużo. What?
Nie jest pochodnią, nie jest pochodnią. Chyba. No, dawaj. Zjebałem. Nie pytajcie, proszę. To jedyne o co... Jedyne o co będę was prosił, nie pytajcie o całą sekwencję, jakaś ta przytrafiła. Rytualna krew do chalisów najlepszych dungeonów. To jest bait. Chunky, nice. Yep. Mówiłem, że to jest bait. Nope. Zmień mnie ty... Kurwa, serio? Jeżeli mnie znowu łapie. Jezu, to jest tak głupie! No, what the f- Nie rozumiem. Nie rozumiem, co oni mieli na myśli z tego tu przyciskami. Cóż, to się do... Halo? Nie! Nie, 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 spierdalaj. Nie wiem, gdzie jestem i mi się to bardzo nie podoba. I planuję tym razem to ja ponadużywać mechanik. Mam wyjebane.
Ja się da pogadać? My contact. Take the L. To chyba nie działa, ale nie jestem pewien. Okej, okay, tu byliśmy. To tyle już pamiętam. To będzie bait. Przynajmniej tak podejrzewam. Albo tak, to jest bait. Perłowe szlugi, nice. Cześć, piesku. Ja to jeszcze zdążyłem. To było co najmniej interesujące. No ja myślałem, że jeszcze zdążę tego. Dociągnąć sobie odrobiną apeków z Rally, ale nie tą razą. Okej, okay, tu już byłem, czyli chyba muszę na dół zejść. Tak się wydaje dla mnie. Ale z jakiej strony na dole też już byłem. Hem. Bo tak, tu po drabince wchodziłem. To na pewno. Może z drugiej strony coś słabo? Albo najprostsze rozwiązanie, jak spróbuję przed drzwi przejść? Okej, bo do tej drzwi był klucz potrzebny. Cold blood. Ta, nie wiem, czy to nie są jakieś skracające mi coś. Chyba tak, to nie jest początek lokacji dosłownie. Chyba tak. To wezmę, wykorzystam, żeby sobie odnowić zapasy. I przy okazji poziom wydam. Plus jeden w Dexa. Łatwo Dex wiem. Ja? I to będzie drugie czy trzecie? Pierwsze? Aperkaty i Dalwad, rzeczywiście pierwsza.
Dobra. To teraz gdzie musimy lecieć dalej? Kto ja mam broń wyposażoną? Nie to, co chciałem. Stąd przyszedłem i tam nie chcę wracać. Chcę iść tu. Chyba odłożę na razie pochodnie. Wydaje mi się, że nie będzie potrzebna. Oho. Pamiętasz, jak zmieniałem broń? Chyba teraz pożałuję swojej decyzji. Bo te chłopki są dość mocno podatne na ataki test. Duże przestrzenie, nie lubię tego. Men Augusta. Celestial Emissary. Czy bossem to jest dosłownie cała ta horda? Nie. Ewidentnie nie. Bo nie tracą HP-ków. Nie miałem staminy. Nie wiem, właśnie zadaje na mana, tak dużo mniej. Czyli to ewidentnie jest kwestia ataków teraz. Olala. A? Pytanie, czy to jest kwestia zabicia iluś zanim się pojawi właściwy boss, czy... No. Czy jeszcze czegoś innego? Na razie pobiję chłopku po prostu. To mi chyba nic nie daje. Więc zaraz będę chyba zmieniał strategię. Tylko jeszcze nie wiem na jaką. A nie, ktoś dostawał obrażenia. Czy to jest walka pokroju tych Deaconsów? Albo to ten jeden konkretny dostaje obrażenia? Yep. Okej, okay, koledzy się trochę urosło. Trochę. Kocham ganki ponad życie. Zwłaszcza kiedy przeciwnik jest odporny na większość normalnych obrażeń, I guess. Bo muszę go atakować tymi pchnięciami. Znaczy nie wiem w sumie jak boss, ale tych małych nie mogę bić się na przykład w Blade of Mercy. Tam nie powinien trafić. To mi tylko czat wywaliło, czy... Wam też, mam nadzieję, że tylko mi. Au! Jezu, ile obrażeń! Czat działa doskonale. Boże, nie! Nie!
Kocham gangi! Kurwa mać. Kocham gangi. Kocham nieskończenie spełniające się gangi, Jezu Chryste. Tak, jestem hejterem, aż tak po mnie widać. Czemu FromSoft tak bardzo lubi rzucać do swojej gry przeciwników, którzy się nieskończenie spawnują, albo mają po prostu walkę na zasadzie jeden duży boss i miliard małych? Cześć tam. Aż z ciekawości. O, on wciąż jest odporny, więc muszę go atakami teraz atakować. Jezu, jeszcze spójrz ile tego tutaj jest, no. No, loko, nie działaj, proszę. Idź w chuj, proszę. Jesus Christ. Komunia, kurwa. Nie chcę, żeby moje dziecko miało kiedykolwiek taką komunię. Czy ja nie mogę lepiej sobie Blade of Mercy na plus 9? Mogę, równo. Nice. Welcome. What is... Very well. Czyli chyba skille skalują, znaczy skille staty skalują powyżej 40, jeżeli dobrze widzę. Lumen Flower Gardens, to będzie ta lampa. To będzie ta lampa chyba, tak? Ej, dobra, teraz pytanie, gdzie dalej? Skąd ja przyszedłem przede wszystkim? Z tamtej strony chyba. Wypadałoby się nie pogubić przede wszystkim.
I dokąd ja mam iść dalej? To jest pytanie. Bo wiem, że jest tu jeszcze przynajmniej jeden boss, ale jednocześnie nie jestem pewien, jak iść dalej. Hem. Zobaczmy. Bo tutaj żadnej dźwigni ani schia nie było chyba. Halo, Malware Bytes? Zaraz je wyłączę chyba. Okej, okay. O, teraz lepiej. A, dobra. Okej, okay. Już wszystko widzę. Już wszystko widzę. Jipi. Nie jest to rozwiązanie, o którym bym pomyślał, no tylko dalej. Tam się coś świeci, dajcie mi. O nie. Nie wydaje mi się. Dajcie mi ten itemek. Plus. Ej, Call Beyond. Od razu mi się przypomina. Ej, można kogoś przywołać. Nie jestem pewien, czy chcę kogoś przywoływać. Ołtarz rozpaczy. Czy to Junko Enoshima? Hello? Cześć. Pogadasz? Nie. Okej. Okay. Fajnie to dało obrażeń, smutek. To był ciekawy hitbox. I jest to też bardzo ciekawe pod względem wyglądu przeciwnik. Ok, chyba muszę przetestować, abyś nie mądrze, to wiecie. Nie każdy boss to The One Reborn, którego można klepać po prostu bezmyślnie. Dobra. Zero IQ podejście zostało zniweczone, więc teraz włączymy moją jedyną szarą komórkę. Mam nadzieję, że Serik mnie odda. Serik teraz na czacie bał. I swear. Nie chcę mi się bić tych cholerstw, które tutaj są. Bo musiałbym broń zmieniać, a jednocześnie... Well, binda. Aman.
Hello. Dobra, teraz muszę udawać, że myślę. Przynajmniej udawać. Hello. Przestań mnie ciągnąć za sobą. To mnie dziwnie trafiło. Czy ona swoją drogą też jest bardziej podatna na taki czas, czy mi się wydaje? Bo jak tak, to będzie im smutno i przykro. A zobaczymy. Albo i nie zobaczymy, bo bywa jak idiota. Yep. Takie przynajmniej mam wrażenie. Aczkolwiek chyba nie jest to aż taka różnica jak w poprzednim wypadku. Więc zresztą do Blade of Mercy, bo mam i na plus 9. Za szybko doluję chyba. Okej, dobra. Widzę, co on robi. Pożałuję tego chyba. A co wiemy? A Jezu, bo ja nie mam tego. Nie mam... O właśnie. Teraz powinno być nieco lepiej. Nie miałem Blade of Mercy w obu rękach wyekwipowanych. Ja? Coś nowego? Okej, okay, żyga. Będę żygo. Au. Weź trochę tutaj to kamerować, to jest. Spada się, udało wyleczyć. Oj. Co ona robi? O kurwa. Czy to już wszystkie? Tak, dobra. Żyjemy. To mnie jest trafiło. O Boże, ja dostaję dota. Proszę. Jestem za blisko, żeby teraz jebać. Żartowałem! Jezu! Chcę mieć dobrą opinię o tej grze, ale każdy boss, który mnie one-shotuje, mi ją obniża. One-shoty to dosłownie najtańszy sposób na wprowadzenie poziomu trudności, jaki istnieje, i swoje druga część pole. Jeszcze rozumiem, gdybym, nie wiem, nie inwestował w ten Vitality jakoś za bardzo, to no spoko, no
miałem za mało HP w statystyce, moja wina, ale nie czuję się, żebym nie inwestował w ITH. Daję po jednym punkcie tu i tu przy level upach, generalnie. Teraz trochę więcej dawałem skilla, ale to... Ale teraz było. Przez chwilę dosłownie. Czy ja mam w obu rękach? Tak, mam w obu rękach Vital Mercy. Może jej łapie, to po prostu bardziej podatny, nie wiem. Spróbuję może. Tak ciekawości. Albo i nie spróbuję. Jezu! Wstrząsa z tych szarżujących ataki. Halo? Dawaj sobie HP za lik, kurwa mać. Jak odnawiasz tutaj może jedną 15 paska na jednego hita. Uwielbiam, kiedy bossowie ciągają mnie ze sobą w obszarzach. Jezu. Ale jestem słony od tego bota. A tylko bota, kiedy ja ostatnio byłem aż tak słony jak jest bota? Tak, bo to jest ten atak. Hejcę tego bossa. Hejcę tego bossa. Nie mam flaszek. Muszę sobie łyknąć się Cold Blooda i parę flaszek kupić. Czuję się, jakbym walczył z jakąś przeklętą kopią Osiridosa. Czymś, co obecnie mi nie przychodzi do głowy. Nie, Bolt Paper też nie mogę dorzucać. Goddammit. Myślałem, że może te Bolt Papery będę mógł, ale też ewidentnie nie. No well.
Lemon Flower Gardens. Drogi w tym sorcie, proszę, nie rób robotów rozmiarów 50 ekranów. Nie umiecie tego robić. Chyba, że są to smoki, których główną rolą jest atakowanie z dystansu, to wtedy może być, ale... Walka... Walki z gigantycznymi przeciwnikami w grach kontratura. Znaczy zawsze. W zdecydowanej większości przypadków mają swoje problemy, moim zdaniem. Okej, okay, Death nie dostaje więcej po łbie, to na pewno. Okej, okay, wszystko widzę. Aha, okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. Rozumiem. No, ale przynajmniej czego się dowiedziałem na przednim podejściu, to że nie da się jej ten pistolet temperować chyba. Przynajmniej nie wyglądało. Znaczy, domyślam się, że to działa podobnie jak w Soulsach, że tych bardziej humanoidalnych przeciwników albo coś, co nie ma 17 ekranów wielkości, się da generalnie, a jeżeli coś jest za duże, to raczej nie ma co liczyć. Anyway. Zróbmy tak, jak wypada. A nie odpierdajmy, kurwa, kaszane. Bez... Cześć, Osiris. Nie wiedziałem, że zmieniłeś grę.
Jezu! Wstawaj. Trzeba odnaleźć sobie chłopaki z rally. Kocham to. To! What? Ha? Ha? Co mi nakłada frenzy w tej walce? To mnie zastanawia. Bo inaczej widziałem, że umarłem od frenzy, ale nie wiem, co mi nakłada frenzy w tej walce. Nie zauważyłem wcześniej. A. Ciekawe. Nie chciałem, przepraszam. A? Winda pys. Ten Stamont jak tutaj leży i korci. A może? Ale na szczęście mam wrażenie, że ona jest za często kowata i bez tego. Więc chyba się powstrzymam. Hello? A, to mnie trafiło. Ja nie zdążyłem wstać, Jezu Chryste! Jesus Christ. Tym razem nie będę przeszkadzał małym rybaczkom. Nie, no tak logika mi nakazuje, że powinienem wstać za nią, żeby ją bić. Przy czym nie wiem, na ile logika ma się do rzeczywistości. Spróbujemy. Hello. O czego leży, ona się budzi, czy nie? O. Mam wrażenie, że się ciągle gdzieś tam buguje koło niej.
Dawaj! Jezu. Oczaję się, że dostałem. Śmieszna ta szarża. Oddajcie Osejdosa z powrotem do S3. Oddawaj chapeki. Okej, najwyraźniej nie oddaj mi chapeków. Ała. Czaj, kiedy mi to plenty weszło? What the... Fuck? Halo? Z czego mi to frenzy wchodzi? Ja nawet nie widzę, żeby mi status wchodził gdziekolwiek. Mam już fajne rally, lubię takie. Nie rozumiem. Jezu, nie rozumiem, no. Nie pojmuję tej szarży. I to gorsze, nie mam fiolek. Ha, ha, ha. Z załapanych źródeł słyszałem, że fiolki to rzecz dla casuali i prawdziwy gaczali sobie bez fiolek. Najwyraźniej jestem casualem.
Dobra, to będzie ostatnie podejście, wtedy w drugą stronę. Biorąc pod uwagę, ile fiolek mam. Bo jeżeli teraz się wyjebie, to nie będę miał fiolek na kolejne, a nie czuję się, żeby chciało mi się farmić dzisiaj. A jeżeli się nie wyjebie, no to będzie to ostatnie podejście tego bossa. Niezaprzeczalnie. Nie ma chyba nic więcej, co mogłoby mi pomóc. Chyba, że sedative. Sedative to chyba jedyne co. Holy fuck. Ta peleryna. Cześć Adrytas, witam ponownie. O, nie da się. No to wyglądało, jakbym kompletnie nie trafiał, co i może powinienem. Miałem staminę, ostrożnie. Będę... Aż mi to odrzuca, jedno. Boże, moja stamina w pomocy. Gdzie jestem? Okej, już widzę. No tam fio. Nie. Tam jest ta fio. Matko boska. Ta zjebana szarża. Tak jej nienawidzę. A teraz będzie... Yep, druga faza.
Ja to nie to ludzi chciałem być. Au. Fajnie szybko wchodzą chapaki dali, by the way. Ta arena do walki jest paskudna, jedu. Muszę ją wyciągnąć w jakieś miejsce, gdzie będzie rozsądniej. Najlepiej gdzieś tutaj, bo tam jest za ciasno. A, na mnie tu mnie stawia. Okej, okay, rozumiem. Odsuń się. Będzie rolowana. A? A? Należy, że nie zmarnowałem okazję do ataku, ale chuj. Ajej. Nie wiem, czy to mi ten winie nakłada, jak ona tak robi. Tutaj trzeba dożować. Nice. Szoka jeszcze, że uniknąłem. Ten razem trzeba, że nie uniknąłem, bo jest bardzo fajna. To jest to, co myślał, Boże. Au. Nie, już tego nie daję, bo nie mam flaszek. Jak już mówiłem. A ona ma odestające obrażenia. Well. To by było na tyle. Jak już mówię, nie mam flaszek. A nie czuję się na dzisiaj na Ferminie. Także widzimy się w środę na SMT4 u Pokalepsy. Będę musiał jeszcze wymyślić to od przyszłego tygodnia. Zastanawiam się, czy nie będę streamował wstępnie jakoś w godzinach gdzieś tam 10-12, coś ten deseń, ale to jest jeszcze do przemyślenia, do ogarnięcia. A dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie się, po. Cześć!